Stadion Wembley otwarty w 2007 roku jest angielskim stadionem narodowym i należy do najnowocześniejszych obiektów tego typu na świecie. Jeszcze parę lat po otwarciu krytykowano stan murawy, ale od tamtej pory warunki gry znacznie się poprawiły. Strzela! To piękna historia! Bramka dająca prowadzenie! Kto by się spodziewał? Większość oczekiwała raczej, że dostaną kilka bramek tuż po pierwszym gwizdku, ale jak widać faworyci się przeliczyli. Popatrzmy na rezultat 1-0. Piłka posłana w pole karne. Tak, tak, mamy bramkę. Ależ akcja, ależ to są emocje, proszę Państwa. Wynik 2-0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. No, może być groźnie. Z tej pozycji może uderzyć. Za moment wznowienie rzutu rożnego. Do grania piłki z rzutu rożnego. Brawo, skuteczna interwencja bramkarza. Piłka nadal w grze. Znowu fantastyczna postawa bramkarza. Centruje z rogu w pole karne. Mało brakowało, a jednak piłka mija słupek i wychodzi na aut bramkowy. Dobrze się złożył do tego strzału. Przyłożył głowę do piłki, ale jednak się nie udało. Samson. Już blisko pola karnego. Nieudana akcja. Dochodzi do piłki, jest niebezpiecznie. Świetnie może uderzać na bramkę. Jest okazja. To jest właśnie to! To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje! Ależ błyszczy dzisiaj formą! To już drugie trafienie! Może obejrzymy hat-tricka w jego wykonaniu! Oglądamy bramki, szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Arbiter podyktował rzut wolny. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Zbliża się do pola karnego. Może stąd strzelać! Nie zepsuj tego! Ma do kogo podać. Dobra okazja! I
Mitroglu. No, już blisko pole karne. Zablokowane to podanie. Piłka odbita od rywala. Będą szukać teraz okazji do kontry. No i przejęli w ostatniej chwili. Mitroglu. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Szansa! Ależ znakomicie obronił. Będą mieli szansę, powiem, będą wykonywali rzut rożny. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Ma z kim rozegrać tę akcję. Zostawił za sobą trochę boiska. Payet. Ryzykował, ale pewnie odebrał. Dobre, ofensywne wyjście. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Idzie do przodu. Oddaje strzał. I piłka w rękach bramkarza. Dobra pozycja do oddania strzału. Czy to może spróbować uderzenia na bramkę? Tak, tak, mamy bramkę. Ależ akcja, ależ to są emocje, proszę Państwa. Znalazł się tam, gdzie być powinien i bezlitośnie umieścił piłkę w siatce. No, nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Blisko już do bramki. Ależ teraz luka na skrzydle. Drybluje w stronę bramki. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Luis Gustavo. No, z tego miejsca można strzelać. Dobrze się pokazał. Ech, przestrzelił. Stanowczo za wysoko. No, może być groźnie. Ma dobrą okazję do strzału. Ciekaw jestem, czy ten rzut rożny coś zmieni w tym spotkaniu. Centruje z rogu w pole karne. Nic z tego nie wyszło. Trzeba spróbować inaczej. Łatwo złapał ten strzał z daleka bramkarz. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Blisko pole karne, może strzelać. No, nie mogą się przebić. Mitroglu. No i mamy rzut wolny, będzie groźnie. Zmarnowany rzut wolny. Bramkarz nawet nie musiał się ruszać. Od początku było widać, że to nie pójdzie w światło bramki.
dość jednostronne. Pierwsza połowa była bardzo jednostronna. Zobaczymy, czy coś się zmieni w drugiej połowie. No, już blisko pole karne. Może zdecydować się na strzał. Nie ma innej możliwości. Będzie gol. Tak, mamy bramkę, proszę Państwa. Dla takich chwil ogląda się mecze. Jest prawdziwym postrachem obrony. Kolejna bramka, już trzecia na jego koncie w tym meczu. Brawo. Już blisko pola karnego. Z tej pozycji może uderzyć. Niewiele brakowało, ale jednak słupek. Piłka z powrotem w grze. Dobra główka, utrzymują się przy piłce. Będzie strzelał. No, wyręczył teraz bramkarza. Znakomita sytuacja. Tak, to jest bramka, proszę Państwa. Niesamowite emocje na trybunach. Znalazł się tam, gdzie być powinien i bezlitośnie umieścił. Piłkę w siatce. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Blisko pole karne. Dobrze, że tego nie łapał, tylko piąstkował. Ależ fatalne pudło. Zupełnie nie rozumiem, po co strzelał z tak daleko. Będzie zmiana. Gracze Marsylii wznowią grę od wrzutu z autu. No i będzie rzut wolny po tym faulu, ale blisko do bramki. Mogą teraz skarcić rywali. Wychodzi na czystą pozycję. No, może być groźnie. Może spróbować uderzenia na bramkę. Zaprzepaszczona szansa na zdobycie bramki. Spalony. Grał naprawdę doskonale. Teraz trener daje mu odpocząć. Owszem, dał nam dziś prawdziwy pokaz swoich umiejętności. Najkrócej bym to określił. Tak, nad tym koniecznie trener powinien popracować, jeśli chce osiągać lepsze wyniki. Strzelać! Świetnie blokuje obrońca. Zostawił za sobą trochę boiska. Dobrze teraz obrońcy powstrzymali. Tobę. Mitroglu.
Robi się niebezpiecznie. Sędzia przerywa grę. Rzut wolny. Najwyraźniej trener przygotowuje zmiany. No, już blisko pole karne. Może uderzać na bramkę. To jest ta chwila. Tak, tak, bramka, piłka w siatce. Niesamowita reakcja kibiców. No, fatalny błąd obrona, a strzelec wyszedł na pozycję, z której musiałby się bardzo postarać, żeby nie trafił. Dodatkowo dobrze wyczuł ruch bramkarza i nie dał mu szansy na reakcję. Oglądamy bramki, szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. Blisko pole karne, może strzelać. To może być bramka. Zagrywa do tyłu, do kolegi. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. No, z tego miejsca można strzelać. Spróbował wybić, ale to... Może zdecydować się na strzał. Nie zepsuj tego. Jest gol! Trybuny szaleją, proszę państwa. Co za emocje! Z tak małej odległości niby wystarczy przyłożyć nogę, ale najpierw trzeba się znaleźć we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Ależ on błysnął klasą w dzisiejszym spotkaniu. Teraz może spokojnie zejść w poczuciu dobrze wykonanej roboty. Masz rację, zaliczył naprawdę dobry występ. Dobrze udało się przeciąć to podanie. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Czekamy na dośrodkowanie. Udanie? Tak, to jest bramka, proszę państwa. Niesamowite emocje na trybunach. Raz, dwa, trzy, hat-trick. Czy na tym odliczanie się zakończy? Strzela dzisiaj jak na zawołanie. Myślę, że on chyba dzisiaj będzie się śnił bramkarzowi rywali. Hat-trick. I to chyba nie koniec jego bramek w tym meczu. Zgodzą się państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Germain? No, może być groźnie. Piłka opuściła plac gry i teraz grę wznowi bramkarz. Będzie zmiana zawodnika. Ostatnie 9 minut meczu przed nami. Sanson. Germain. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. No, strzela! Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Strzela! Gol! Mamy bramkę! Co za emocje! No to już w zasadzie po meczu powiedziałbym, że to wręcz rzeź niewiniątek. Ten gol tylko powiększył i tak już znaczącą przewagę. Nie mają litości dla przeciwników. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. No, już blisko pole karne. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Zaraz będą dośrodkowywali z rzutu rożnego. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Ostatni dotknął obrońca i będzie rzut rożny. Centruje z rogu w pole karne. Dobra okazja do oddania strzału. No i świetnie piąstkuje. Udane podanie. Drugi raz ratuje zespół. Ma dobrą okazję do strzału. Idzie do przodu. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Sanson. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu.
Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Ależ uderzenie! Ależ to wybronił Mandanda. To niesamowite. Od kilku minut próbują zagrozić rywalowi z rzutu rożnego. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Koniec spotkania.